Polsce około 70% stwierdzonych nowotworów szyjki macicy jest efektem zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, ale na skutek zakażenia wirusem HPV zachorować można również na raka odbytu, krtani czy szyi. Od lat znana jest szczepionka przeciwko HPV, a jej skuteczność jest naprawdę wysoka. W 2008 roku wprowadzono tę wakcynę do programu szczepień w Wielkiej Brytanii, a przeprowadzone niedawno badania wskazały, że wskaźniki stanów przedrakowych u zaszczepionych w wieku 12-13 lat spadły o 97%. Od wielu lat szczepionka dostępna jest w Polsce, a z jej dobrodziejstwa mogły korzystać dziewczęta mieszkające w Suwałkach. Samorząd z uwagi na to, że wakcyna była pełnopłatna, pokrywał koszty zakupu i podania preparatu dziewczętom spełniającym kryterium wiekowe. Ostatnio nastąpiły zmiany w zasadach refundacji. Od połowy lutego bieżącego roku lokalny samorząd będzie refundował wydatki na szczepienie wszystkim dzieciom między 9 a 14 rokiem życia. Warunkiem jest posiadanie suwalskiej karty mieszkańca. Według nowych zasad wchodzących w życie 17 lutego o zwrot kosztów szczepienia będą mogli ubiegać się zarówno rodzice dziewcząt, jak i chłopców, którzy przyjęli pełen cykl, czyli dwie dawki preparatu. O włączenie chłopców do lokalnego programu szczepień przeciwko HPV wiele miesięcy temu apelowała radna Anna Ruszewska, jednak jej interpelacja nie spotkała się wówczas z aprobatą. We wspomnianej Wielkiej Brytanii szczepienie przeciwko HPV jest obowiązkowe dla dziewcząt od wskazanego już 2008 roku. 11 lat później, w 2019 roku, weszło również do kalendarza obowiązkowych szczepień chłopców.